Moc natury w każdej kobiecie. Pod takim hasłem odbyło się piąte forum kobiet zorganizowane przez Dolnośląską Izbę Rolniczą w Polanicy Zdroju. Temat nasz zrodził się z przemyśleń naszych, że trzeba, tak jak tutaj nasza przedmówczyni mówiła, pani Jasia Warzecha, trzeba coś w końcu robić dla siebie i ta moc kobiety musi z tego być. Te spotkania, no przede wszystkim spotykamy się raz do roku. Rada Kobiet organizuje, przyjeżdżają dziewczyny z całego Dolnego Śląska. Mamy możliwość wieczorem jako rada wypracować wnioski na walne zgromadzenie Dolnośląskiej Izby Rolniczej dotyczące obszarów wiejskich i kobiety, jak i rolnictwa. A dzisiaj jest to spotkanie integracyjne i wymiany doświadczeń i właśnie dowiedzenia się, tak jak w tej chwili mamy te tematy, które są prezentowane. KRUS wspiera wszystkie panie, które są żonami, które są gospodyniami w gospodarstwie rolnym, są pomocnikami. Panie spełniają bardzo ważną rolę w każdym gospodarstwie, nie tylko w gospodarstwie rolnym, ale w każdej gospodarce, że tak powiem, narodowej, bo są takim motorem, motywują, dbają o bezpieczeństwo, a w KRUS-ie bezpieczeństwo jest najważniejsze. I dlatego myślę, że panie mają tu bardzo dużą rolę w tym, że tych wypadków nam się zmniejszyło o 25% w porównaniu do roku poprzedniego. Kobiety posiadają taki instynkt gdzieś tam przewidywania, ale też takiej właśnie energii pozytywnej, ale też są decyzyjne. Jednym słowem są, nie boją się, są decyzyjne i odważne. Jeśli chodzi o nasze wsparcie kół gospodyń wiejskich jako Regionalny Związek Rolników Kółek Organizacji Rolniczych, organizujemy bardzo dużo imprez. Najsłynniejszą naszą imprezą jest w całej Polsce wybory Miss Kół Gospodyń Wiejskich. Po raz pierwszy zorganizowaliśmy to w naszym kraju i cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Już mamy czwartą edycję i przez cały czas panie są bardzo zadowolone z tej imprezy i jest to bardzo fajnie sprzedawane medialnie. Ale też mamy konkursy Kronik, które zostały od jakiegoś czasu zapomniane, staramy się to reaktywować i zacznie to fajnie funkcjonować. Spotkanie było wspaniałą okazją do uhonorowania medalem Dolnośląskiej Izby Rolniczej za wieloletnie kultywowanie tradycji ludowych na Dolnym Śląsku kobiet, które od wielu lat są bardzo aktywne społecznie i zawodowo. Tym mocnym kobietom, takim pracusiom, pracującym na rzecz rolnictwa, na rzecz obszarów wiejskich. To nie tylko rolnictwo, to też folklor. Skupianie właśnie w kołach gospodyń działań kobiet, taka właśnie praca u podstaw, to też działanie na rzecz seniorów, klubów seniora, rzeczywiście zasługują na uhonorowanie, na podziękowanie, na zauważenie, na w ogóle na gdzieś tam na takie wyeksponowanie. To wyróżnienie, które dzisiaj otrzymałam, jest to dla mnie bardzo wielka satysfakcja dla mojej pracy, którą wykonuję. No i z tego miejsca chciałabym podziękować tutaj mojej pani dyrektor, pani dyrektor Ewie Pawelec oraz zastępca dyrektora pani Paulinie Zdobylak i mojej szefowej pani kierownik Beacie Mucha, ze względu na to, że dzięki nim mogłam po prostu zrealizować na rzecz wiejskiej działalności i mogłam tutaj dlatego też otrzymać tą nagrodę, a ona jest naprawdę dla mnie bardzo wielką satysfakcją. No i od motywacją do dalszego działania. W czasie forum do dyspozycji uczestników były punkty informacyjno-konsultacyjne oraz stoiska z produktami tradycyjnymi i regionalnymi. Kobiety miały także okazję wysłuchać różnego rodzaju prelekcji dotyczących rozwoju osobistego, aktywności społecznej oraz zdrowia i urody. W forum wzięli udział zaproszeni goście, a także delegatki rad powiatowych Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz wszystkie panie aktywnie działające na rzecz wsi na Dolnym Śląsku.